Każdy, kto przechodzi lub przejeżdża Newskim Prospektem, zauważy kolumnadę i kopułę Soboru Kazańskiego, głównej świątyni Petersburga. Na Placu Kazańskim przed Soborem znajdują się pomniki dwóch feldmarszałków, bohaterów wojny z Napoleonem, Michaiła Barclay de Tolly i księcia Kutuzowa. Oba pomniki są dziełem Borysa Orłowskiego. To pomnik feldmarszałka Kutuzowa. Figura ma 4 metry 10 cm wysokości. Monumentalny Sobór Kazański poświęcony jest ikonie Matki Bożej Kazańskiej. Został zbudowany w latach 1801-1811 pod kierunkiem Aleksandra Stroganowa według projektu architekta Andrieja Worochina, który wzorował się na bazylice świętego Piotra w Rzymie. Sobór zbudowano w stylu neoklasycystycznym z kolumnadą składającą się z 96 kolumn w porządku koryńskim o wysokości 13 metrów. Nad kolumnadą znajduje się tralkowa balustrada. Kopuła katedry stała się pierwszą dużą kopułą wykonaną z kutego żelaza. Ma średnicę 17 metrów 70 cm i składa się z dwóch rzędów żelaznych żeber. Kolumnady zakończone są monumentalnymi portykami ozdobionymi płaskorzeźbą. Środkowy portyk posiada fronton z trójkątnym naczółkiem ozdobionym promieniami. W ścianach soboru, pokrytych szarym kamieniem z miejscowości Pudost, znajdują się dwie nisze z rzeźbami. Wewnątrz świątyni znajduje się 56 kolumn porządku koryńskiego z różowego fińskiego granitu z pozłacanymi kapitelami. Długość wnętrza to 69 metrów, a wysokość 62 metry. Srebro zrabowane przez bolszewików z głównego ikonostasu odtworzono podczas renowacji. Sobór Kazański, który w czasach radzieckich był Muzeum Religii i Ateizmu, jest obecnie główną siedzibą prawosławnego biskupa Sankt Petersburga. Nad carskimi wrotami znajduje się pozłacane oko opatrzności. Wnętrze zawiera obrazy i ikony stworzone przez najlepszych twórców ikon tamtych czasów. W soborze znajduje się grób księcia Kutuzowa. Na wprost kolumnady, pośrodku skweru, biją wysoko strumienie fontanny.